Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Wigilię Bożego Narodzenia w naszych domach czytamy Ewangelię o narodzeniu Jezusa Chrystusa i tą Ewangelią rozpoczynamy świętowanie tej wielkiej uroczystości. W tym roku jednak w nieco inny sposób przychodzi nam przeżywać tę uroczystość, chociażby z powodu pandemii, która uniemożliwi niektórym osobom uczestnictwo w tradycyjnej pasterce i tradycyjne witanie Chrystusa w taki sposób uroczysty, jak to bywało dotychczas. W Ewangelii z Wigilii Bożego Narodzenia czytamy m.in. takie słowa. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg przychodzi na świat jako człowiek i jest Emmanuelem, Bogiem z nami, jest Bogiem obecnym pośród nas. My być może chcielibyśmy Go witać w pięknie przyozdobionych kościołach, w bogatych topkach, przy choinkach, w tłumie ludzi, wśród śpiewu kolęd. Tymczasem pierwszym miejscem, jakie Bóg wybiera dla siebie na ziemi jako człowiek, jest właśnie ta brudna, nieprzyjemna i zimna stajnia. I my mamy także takie miejsca w naszych sercach, w naszym życiu. Miejsca, których być może się wstydzimy, boimy, których nie chcemy nikomu pokazać, które najchętniej skrylibyśmy przed całym światem. I do tego miejsca w Boże Narodzenie chce przyjść Chrystus. Z powodu pandemii nie możemy Go witać, jak to bywało dotychczas, tak uroczyście w kościele, ale może o wiele ważniejsze jest, abyśmy potrafili Go odnaleźć właśnie w tych zimnych, brudnych stajniach naszego życia, które skrywamy być może od lat nawet przed Panem Bogiem. I tego, drodzy bracia i siostry, życzę Boże Narodzenie Wam i sobie, abyśmy tak jak pasterze potrafili odnaleźć Chrystusa w stajni i abyśmy Go stamtąd nie wyrzucili, ale abyśmy po prostu z Nim tam byli i potrafili ucieszyć się Jego obecnością. Na czas świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.